Sezon piłkarski 2013-2014 zakończyli również młodzi adepci tego sportu. Z tej okazji Salos Don Bosco Ostróda postanowił podsumować minione miesiące. 16 czerwca na Ostródzkim Zamku na gali podsumowującej rozgrywki spotkali się trenerzy, piłkarze, rodzice, a także przyjaciele stowarzyszenia. W związku z tym, że Don Bosco prowadzimy grupy młodzieżowe, w tym wieku najważniejsza jest zabawa, natomiast nimi jednak chłopcy rywalizują poprzez wspólne treningi, różne wyjazdy i mecze. I podsumujemy sobie sezon. Każdy z chłopców otrzyma nagrodę, a najlepsi otrzymają statuetki, które podsumują cały rok. Chodzi nam głównie o zabawę, natomiast no, gdzieś ten element rywalizacji nawet w najmłodszych grupach jest, więc w związku z tym cały pomysł tej idei, tej gali. W klubie piłkarze trenują w 5 grupach. Na treningach spotykają się skrzaty, żaki, orliki, a także młodzicy i trampkarze młodsi. Tego dnia nie mogło zabraknąć nagród, które wręczał piłkarz Paweł Dawidowicz, od lipca zawodnik Benfiki Lizbona. Podczas gali przyznano statuetki w 4 kategoriach. Trenerzy nagrodzili zawodników za najwyższą frekwencję i największe postępy w sezonie. Nie zabrakło nagród dla sportowców, którzy wyróżnili się największym zaangażowaniem i pracowitością. Kilku piłkarzy otrzymało również nagrody w kategorii najwszechstronniejszy zawodnik. Ten sezon był bardzo udany, obfity w sukcesy we wszystkich kategoriach wiekowych, poczynając od tych najmłodszych, czyli skrzatów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z piłką, już zaczęli rywalizować na różnych arenach sportowych w naszym województwie i nie tylko. Przechodząc dalej do kolejnych grup, to orliki, żaki, młodziki, młodzicy, trampkarze. Również wiele sukcesów w okresie zimowym, jak i wiosennym teraz okresie. No i przechodzimy już praktycznie do zakończenia i mogę powiedzieć, że jesteśmy naprawdę dumni z chłopców, z tego co osiągnęli, jakie postępy zrobili i to, że wkładają w to serce. Piłkarze i trenerzy teraz mają czas na odpoczynek, a już w sierpniu wyjeżdżają na obóz piłkarski do Darłowa, gdzie będą przygotowywać się do rozgrywek w nowym sezonie.